Palcu. Witam tu gości, pan Andrzeja. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam pana Krzysztofa Niemieckiego. Witam pana... Ja jestem tutaj. Ja mogę się przywitać z tym człowiekiem i z tym człowiekiem. Witam. 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 I teraz kupiłem... Nie. Kupili dla nas, tak powiem, słoninkę litewską, petlowaną, solą, w przyprawkach. To inaczej petlowana. Zaraz zacznę dzielić tą słoninkę, pokroję i poczęstuję wszystkich. I tu jeszcze mam chlebek boży. Cebulka boża. Tam jest wiaderko, to... O, zespołem. Rynek Kościuszki 15, tam moje biuro było. A tu jest... Cebulka boża. Cembulacha. To cembulacha nasza. A tutaj ja przyniosłem z pieprzem, sól z pieprzem. A tu jest... A tutaj myśleli, że my tu z wirem. A to jest pieprz. No i państwo, czego ludzie chcą od tego człowieka? Co on zawinił? Co on zrobił złego dla społeczeństwa? Skoro on przyjeżdżamy do niego w gości, on nas częstuje, on nas ugaszcza. Słoninką Bożą. Słoninką Bożą, cebulką, chlebem. Bożą. Cebulką Bożą. I chlebem Boży, solą, a Bożym. Z pieprzem. Chlebek Boży. Chlebek Boży, oczywiście. I tego. Co wy chcecie od tego człowieka? Dlaczego wy chcecie, proszę, tutaj. Dlaczego wy chcecie go zamknąć w DPS? To się nie pokryli, bo to jeszcze... O, widzisz, to jeszcze potopiło. Sami widzicie, że ten człowiek powinien być doceniony. I cebulka. I cebulka. Oczywiście. No, nie porównając do pana Krzysztofa. Panie Andrzeju, a tu mamy ze sobą mur. Mur, który grodzi wolność. Demokrację. Tak, mur berliński. Mur Hadriana. Hadriana. Mur chiński. Mur chiński. Ale mur wstydu. Ale po co to robić? To jest mur wstydu. Mur hańby. Hańby. Sąsiadem, żeby sąsiadem nie mógł przez płot porozmawiać, to on się zagroził. A to jest tak zwany kargul. To jest tak zwany kargul, który jest uparty jak osioł, tak jak w filmach oczywiście, że zawsze musi mieć po swojej stronie. I oczywiście, i to jest niestety, no. Człowiek, który się odgadza od wszystkich, jest sam, który donosi na wszystkich, zwłaszcza na pana Krzysztofa, który nie jest niczemu winny. I myślę, że państwo posłuchają to, zrozumieją i... Naprawdę, bo warto pana Krzysztofa posłuchać, co on ma do powiedzenia, co on robi. No. Nawet te krojenie słoninki, to jest tak fantastyczny pomysł, że niestety, niektóry by na to nie wpadł. Ale miło tak zjeść kawałek słoninki w towarzystwie. W dobrym towarzystwie. Pana Krzysztofa. I majora. I pana majora. No, I myślę, że... I myślę, że tego, że państwo zmienią zdanie i będą za moim protestem, żeby moim pana Krzysztofa nie umieszczać nigdzie. Niech on sobie mieszka w swoim domu. Z czasem może się zrobi... To ty, ja nie dam. Muzeum ja pana Krzysztofa. W jego domu, po jego śmierci. Po co to zabierać i burzyć? No właśnie. Jeszcze raz apeluję. Państwo,
nie pozwólcie zabrać pana Krzysztofa ani do Krości, ani do DPS-u. Bo to jest naprawdę wspaniały człowiek, który zasługuje na normalne życie i normalną egzystencję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. A u nas Wojtek nie ucierali noża. Jak cebulko, ile to u nas nawet. Ale to smalec cały ten masz. A to dobrze. To pachnie. Właśnie. Na cebulce. Wczoraj jej jajecznicę robił. To opowiedz. No, robił. No. Też było nagrywane. Ja były jeszcze. Kurze. Gęsia. Gęsie? To duże? Nie, kurze. To kurze czy gęsie? Może kurę. Jacek kupił. Może kurę gęsie? Jacek tak, kurze. A skąd mieliście gęsie? Od gęsi? Nie. A skąd? Dostaliśmy. Ale od gęsi? Ja nie wiem, bo tam gospodyni nie dawała. Aha. O, to mogło być nie wiadomo jakie. No nie mów, że już od, jest od kogo, jeśli nie będę mówić. A ci powiem, Andrzej, tak. Jak o tej gęsi na dwóch nogach, to jeszcze ci powiem, jeszcze to szczęście będą. A ty widziałeś gęś na czterech nogach? Nie. A ty? Też nie. No jak od gęsi na dwóch nogach, no to jeszcze jest zjedliwe. Bo jak na czterech nogach, to już nie ryzykować lepiej. Bez kitu. Poważnie. No major by chyba też nie zaryzykował od gęsi nie. Na czterech nogach. Pogoniłbym go. To gęsia? Tak. A jajko? Jajko to bym kopnął w jajko. A powiem dla was i zadam pytanie dla was, dla was wszystkich, tu trzech. Która była pierwsza? Gęś czy jajko? Gęś czy jajko? Tak. Kura. Ja nie mówię o kurze, ja mówię gęś czy jajko. Nie, no kura była pierwsza. Nie, przepraszam bardzo. Które było pierwsze od gęsi, czy jajko, czy gęś? No kura była. No to ci odpowiadam, no normalnie ci ale odpowiadam. To nie kurze jajka, tylko gęsie jajka, rozumiesz? Ale nie, Krzysiu. A to skąd nie ja mogę wiedzieć, tam gęś, kura, tu i tak opierzone, i tak opierzone. No to skąd ja mogę być? No to może gęś była pierwsza. A ja mówię jajko. No, a ja mówię gęś. A ja mówię jajko. No a skąd się jajko wzięło od gęsi? A skąd się wzięło od gęś? Jajko? No. I właśnie, i sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Skąd się wzięło jajko od gęsi? Od gęsi. Chyba, że od kury. A dziękuję bardzo.